Panie Marszałku, Pani Premier, Wysoka Izbo. Politykę zagraniczną zaczyna się w domu. W związku z tym, dziękując Pani Premier za wczorajsze spotkanie, chciałem zwrócić uwagę i powiedzieć Państwu, o czym myśmy tam rozmawiali. Zwróciłem uwagę na to, że żałuję, że wcześniej, kiedy dyskutowaliśmy kwestię Trybunału Konstytucyjnego w parlamencie i mediów publicznych, takie spotkanie nie miało miejsca. Gdyby one miały miejsce, może znaleźlibyśmy jakiś konsensus i nie byłoby tego, co się stało, czyli nie byłoby łamania prawa, jeżeli chodzi o przyjmowanie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i ustawy o mediach. To przecież problemy polskie, które sami stworzyliście, przegłosowując w takim tempie ustawy, które mają znamiona niekonstytucyjności, spowodowały, że w Europie o Polsce się mówi. Zwróćmy uwagę na to, że protesty uliczne były właśnie naszą reakcją na to, co działo się w parlamencie. Przez to, że w parlamencie nie mogliśmy normalnie nawet zgłaszać poprawek do ustaw. Szanowni Państwo, byliśmy wczoraj w sali, bardzo ładnej sali, z której pytanie dlaczego zostały wyprowadzone europejskie flagi. Po co ten pusty gest? Jak są takie puste gesty, to potem nie dziwcie się, że gazety o tym za granicą piszą. Mam pytanie, po co list w stylu macho wysyłany przez pana ministra Zbigniewa Ziobro do komisarza Unii Europejskiej? Dobra polityka dyplomatyczna, dobra dyplomacja polega na tym, że się nie eskaluje. Uważam, że pani premier powinna upomnieć swojego ministra, który udaje macho i wysyła ostre listy do Komisji Europejskiej. Proszę Państwa, bo w ten sposób żadnej naszej sprawy nie załatwimy. Mam pytanie jako rowerzysta. O co chodzi z tymi rowerami? O co chodzi z tym wegetarianizmem? Czy tego typu wypowiedzi służą Polsce? One nas ośmieszają. Zauważmy, że to nie ktokolwiek z Nowoczesnej, nie ktokolwiek z opozycji daje tego typu wywiady w niemieckiej prasie. To potem się nie dziwcie Państwo, że nas się z nas śmieją. Ja nie wiem, o co chodzi z tym rowerzystą. Mam nadzieję, że rowerzyści nie zostaną wykluczeni włącznie ze mną z biało-czerwonej wspólnoty. Proszę Państwa, ja byłem 7-8 grudnia w Brukseli i jako pierwszy polityk Polski apelowałem o to, żeby polskie sprawy załatwiać w Polsce. Ale Szanowni Państwo, dajcie nam możliwość. Dajcie nam możliwość dyskusji. Jeszcze raz Pani Premier wczoraj zadeklarowała, że raz na kwartał będzie się z szefami klubów spotykać. I to jest dobra propozycja, ale ważne jest to, żebyśmy coś byli w stanie na tych spotkaniach wypracować. Jesteśmy skłonni Was poprzeć oczywiście, ale pod warunkiem, że się wycofacie z ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która była niekonstytucyjna. Jesteśmy w stanie oczywiście Was poprzeć w Parlamencie Europejskim, jeżeli wycofacie się z ustawy medialnej, która została przeprowadzona w sposób urągający jakimkolwiek standardom. Jeżeli wycofacie ustawę o prokuraturze, wtedy możemy Was poprzeć. Pani premier, zauważcie, że błędy, które tu popełniacie, powodują, że potem tak, a nie inaczej się o Polsce mówi. Po drugie, co pan minister Waszczykowski jakiś czas powiedział temu, że nie jest dyplomatą, że nie umie języka dyplomatycznego. W naszym polskim interesie jest, żeby nie powodować eskalacji tego konfliktu. W związku z tym trzeba, proszę pana, nikt nie robi, tylko państwo to robicie. Ja nie dałem wywiadu o rowerzystach. Ja nie dałem wywiadu o wegetarianach. To nie ja w takim tempie przegłosowałem tę ustawę. To państwo to robili. Teraz zbieracie owoce. Proszę państwa, sami zbieracie owoce swojego działania. Nie dawaliście opozycji dać do głosu. Jeszcze raz. Jesteśmy otwarci na współpracę, ale dajcie nam współpracować. Panie pośle Suski. Panie pośle Suski, przegłosowaliśmy 3 ustawy. Ciekaw jestem, czy państwo je szybko wprowadzicie na agendę. I państwo od posła Kukiza też oczekuje wsparcia w tym zakresie. Zaproponowaliśmy ustawę o ograniczeniu finansowania partii politycznych. Rozumiem, że pan poprze. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Pani premier, mam do państwa apel, abyśmy mieli silną pozycję Polski w Unii Europejskiej. Silną pozycję Polski w Unii Europejskiej buduje się nie przez konflikt, nie przez wymachiwanie szabelką, nie przez wysyłanie listów w stylu macho, tylko rozmowę. Dobrze pani premier tam jedzie. Apelowałem wczoraj o to, aby teraz pojeździć po Europie i wytłumaczyć, o co wam chodziło. Ja nigdy nie twierdziłem, że w Polsce jest putinizacja, ale grozi nam orbanizacja, czyli osłabiona demokracja. Osłabiona demokracja. Bardzo źle by było, gdyby Polska była taką osłabioną demokracją, jaką są dzisiaj Węgry. Jeszcze raz, stańcie z nami pod białą czerwoną flagą. Dziękuję bardzo.